Jak byłem mały, to zawsze chciałem mieć domek na drzewie. Nawet zacząłem takowy z tatą budować, ale niestety nigdy nie starczyło nam czasu, żeby go dokończyć. W dalekiej przyszłości, jak już postanowimy z Olcią, że nadszedł czas na małe brzdące, to na pewno zbuduję takowy domek na drzewie. W dalekiej przyszłości? W dalekiej. Myślałem, że gdzieś w niedalekiej. Miałam nadzieję. No niestety to musi jeszcze troszkę poczekać. W każdym razie, na aktualny moment nie jestem w stanie mieć takiego domku na własność. Dlatego postanowiłem, że spędzimy chociaż 24 godziny w takowym miejscu i zobaczymy, jak to jest mieszkać na drzewie. Przeszukałem całe Airbnb oraz Booking i niestety w naszej okolicy żadnego takiego domku na wynajem nie znalazłem. Najbliższe takie miejsce znajduje się pod Warszawą. Dlatego bez zastanowienia go zabukowaliśmy, ciuchy spakowaliśmy i z domu wyszliśmy. Ogólnie mamy wynajęte dwa domki, a nie jeden, a to tylko po to, żeby cały obiekt był dla nas. Wiecie, żebyśmy mogli sobie spokojnie nagrywać, pokorzystać z basenu, który tam jest i tak dalej. Całość zapowiada się naprawdę ciekawie. Staraliśmy się nie spoilerować sobie, jak to wygląda. Widzieliśmy głównie w sumie tylko opis. Czemu ty się chowasz? No bo ja nie jestem, siedzi tak... Serio? Bo jak siedzisz tak i ty nagrywasz, a ja wiesz, to co mam robić, że patrzę i... To jest taki niezręczny... Machaj głową! Utań z tyłu! Swoją drogą jedzie właśnie z nami Wiktoria oraz Bartuś. Cześć. No bo, no tak jak powiedziałem, mamy dwa domki, także fajnie, jak ktoś z tego drugiego domku od razu skorzysta. W każdym razie, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, z tej strony oczywiście Jawor. Bardzo by mi było miło, gdybyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i możecie zostawić lajka, jeżeli chcecie, żebyśmy odwiedzali różne inne ciekawe miejsca w Polsce. 340 km drogi przed nami, także trochę jest. Ale w takim towarzystwie szybko minie, dokładnie to się myślę. Tak jest, no, będę musiał się z nimi męczyć przez tą całą trasę, ale jakoś to pójdzie. Będę ci kopać w ten... jak w samolocie. Dojechaliśmy już do Warszawy, wyjeżdżamy właśnie w las. Niby mamy tą drogą jechać kilometr. Zobaczymy, czy mój samochód w ogóle tam dojedzie. Mamy generalnie tip tutaj, jak dojechać. Musimy jechać drogą nieutwardzoną 600 metrów, potem przy dużym słupie wysokiego napięcia skręcić w lewo. Ale są wszędzie słupy wysokiego napięcia. No właśnie, jest mnóstwo tych słupów. Kiedy zobaczą państwo konie i ich paddock... Co to jest paddock? Paddock to nie do psów coś? Paddock. Pad? A pad nie miał kotów? A pad nie miał kotów? Miał. No właśnie, kot i pad, no to coś ci nie zgadza. Witamy, jesteście na miejscu, jak zobaczymy paddock i kot, i konie. Jedziemy. Ale skomplikowane, co? Strasznie skomplikowane. Na takim chudym drzewie to jest, przecież to pod nami nie wytrzyma. Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem tego. Zobacz na te drzewka, jakie one są chude. No są tu malutkie drzewka. No jakoś to jest wykminione. Jesteś na miejscu. O, o. No gdzie? O. Dobra, jestem, siema. Tak. Ej, nie patrzcie w lewo, prawo, tylko do góry. Bez kitu. Wielki słup, to jest chyba ten słup. Dobra, jedziemy tutaj, w lewo. A ja tu nie przejadę, ja patrz. Szoruję w tym momencie. Kosimy trawkę. My tree home. To tutaj. Są konie, jest paddock. To tak wygląda paddock. Patrz, i tam jest domek na drzewie. To chyba tu. A few moments later. Chcieliśmy nagrać naszą reakcję na te domki, ale pani nas musiała najpierw oprowadzić, wytłumaczyć nam co i jak i tak dalej. I już je widzieliśmy. I nasza reakcja była tak. Dosłownie. Tak, każdego z nas. Szliśmy wszyscy w czwórkę i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. To jest po prostu coś pięknego. Jest to nie do opisania. Po prostu musicie to zobaczyć. Chodźcie, zrobimy wam house tour najpierw mniejszego domku, potem większego domku. I mamy nawet fajnych sąsiadów. Sławnych sąsiadów. I nie chodzi mi o Bartkę i Wiktorię. Tak, aktor tam jest, ale tak. To później wam powiemy. Tak wygląda pierwszy domek, ten mniejszy. W pierwszym domku mamy strefę relaksu i to bardzo fajne, bo są dwa fajne hamaczki. Zobaczcie, jak można siedzieć i się relaksować. O, tutaj macie... Wygodne. No, mega wygodne, nie? Wow. Tu jest stolik, można sobie zjeść śniadanko, kolację, cokolwiek się chce. No i tutaj mamy schody do góry. Hałasuje, jakby miało się rozpaść wszystko. Ale tak nie jest, to wszystko jest bardzo dobrze zbudowane. Tutaj mamy kolejną strefę relaksu, możesz sobie tutaj leżeć i sobie chillować. I idziemy do środka. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione, wszystko w drewnie, takie nowoczesne. Tutaj mamy stolik i można sobie zrobić biuro. Mamy krzesełko nawet. Zapraszam was do kuchni. Ekspres, czajnik, lodóweczka, wszystko jest. Tutaj mamy salon i jest kanapa. I tutaj jest łazienka. To jest mega sztosem, bo masz w tej małej łazience nawet prysznic. Zamykasz to? I możesz się wykąpać. No i tutaj jest prawdziwe jakby drewno, nie? W środku. W sensie wszędzie to jest prawdziwe, jakby... to też jest nie, prawdziwe chodzi drewno. Mi o to, że prawdziwe drzewo. To jest to drzewo, które jest na dole, które no trzyma. Tak. To jest zbudowane na tym drzewie. I sypialnia. Tak, to pójdziemy teraz na górę do sypialni. Jeżeli chodzi o sypialnię, to są tam dwa wejścia. Możemy wejść tędy. Tu do góry. Albo dworem. I my pójdziemy dworem. Tutaj mamy taką drabinkę do góry. Nie wiem, czy to drabinka, czy schody. Taki schododrabina. Schod, no właśnie. Tutaj są kolejne leżaczki. Tutaj widać całą okolicę. I tu mamy sypialnię. I tutaj jest
sypialnia numer 1. U góry jest szyba. No, jest dach normalnie przeszklony. Tu trzeba uważać, żeby nie spaść jokie, to jest niebezpieczne ogólnie. Dlatego tutaj dzieci nie mogą przyjeżdżać. Aczkolwiek. Pani mówiła nam, że tutaj pary, które mają problemy z bliskością, to właśnie wynajmują ten domek, bo musisz być blisko siebie i jesteś zmuszony do tego, żeby po prostu tak, na terapiach. Pani wspomniała o jakichś terapiach. Tak. Nie, że jak są takie terapie, to ten domek jest właśnie idealny dla pary, która ma problem z bliskością. My na szczęście tego problemu nie mamy. Dlatego mamy większy domek. No to zabrzmiało, jakby Bartek z Wiktorią mieli. Nie mają też. Chyba, nie wiem. Nie siedzę w ich związku. Drugi jest tam daleko. I po drodze od razu przejdziemy przez cały ogród, przez wspólną strefę wypoczynkową, o tak to nazwę. To jest w ogóle też kolejny hamak. Tak, tu jest mega dużo takich stref wypoczynkowych. No. Pytaliśmy też pani, czy będzie budować tutaj więcej domków i stwierdziła, że przynajmniej tutaj nie chce budować więcej domków, żeby była właśnie taka prywata mocna, że wiecie, tak naprawdę wynajmujecie wy, no i ktoś jeszcze ewentualnie, tak? Albo wy ze znajomymi. I wtedy jest w ogóle super, jak macie całą miejscówkę na wyłączność. Mamy palenisko na ognisko, ogromny basen i strefę grillową, gdzie jest stolik i grill. No idziemy teraz sobie dalej prosto i tu już widać w tle drugi większy domek. Więc tutaj również mamy strefę wypoczynkową, miejsce na śniadanie i tak dalej. W ogóle całość jest tutaj oświetlana i całe to oświetlenie włączy się tam w środku. To wieczorem wam pokażemy. Tu jest więcej hamaków niż ja widziałem w swoim życiu. Jakby to niesamowite. Idziemy do góry. No i tutaj na sam start również nam się ukazuje strefa wypoczynkowa. Mamy przecudowny stolik i dwa siedziska. W ogóle niesamowite jest to, jak tutaj są detale dopracowane. I właśnie widać to w tym domku. No to jest bardziej przeszklone. Jest przeszklone i tu zaczynamy od salonu. Spójrzcie na to w ogóle. Coś niesamowitego. Kanapa, mnóstwo schowków. Tutaj mamy kuchnię, lodóweczka i tu jest, to są same szyby. Tak, w tym domku jest bardzo dużo okien. No i jest też dużo więcej przestrzeni, nie? Łazienka jest po prostu przepiękna. Jest cudowna. Zapraszam was po prostu samych do łazienki. Ta łazienka jest niesamowita, nie trzeba nic mówić, wystarczy ją zobaczyć. No i teraz idziemy tutaj do sypialni. I ta sypialnia to jest wow, to jest dream. No i tutaj, moi drodzy, mamy wielkie łóżko. Ono ma ponad 2 metry szerokości, także tutaj tak naprawdę można by było spać z trzema paniami. Albo z, no ogólnie, w sensie z trzema znajomymi. Niesamowite to jest, mamy wielką przeszkloną szybę. Przeszkloną szybę, by the way. Z tej strony mamy lustro, mamy kolejne szafeczki. No i spójrzcie na ten sufit, jak to wygląda. Ja osobiście jestem zakochany i już wiemy, że w połowie sierpnia przyjedziemy sobie tutaj na kilka dni pochillować totalnie bombę. Tak, bez nagrywki, bez niczego. Przyjeżdżasz tu, to czujesz taki relaks. A jednocześnie jesteś 20 minut od Warszawy, nie? Tu wydaje mi się, że bardziej byśmy wypoczęli niż na Malediwach. Tak. Jest tyle tutaj pracy i serca włożone. Jak i to widać nam... po tej pani, jak tak. Ta pani chodziła, my z półtorej godziny chodziliśmy z tą panią i rozmawialiśmy o każdym detalu. Tak się cieszyła, że nam się tu podoba, że no to było takie słodkie. Polecamy tego gospodarza. Musimy nawet najechać do sklepu, zapatrzyć się w jedzenie i picie. Także jedziemy, zrobimy sobie jakiegoś grillka. Do ognicho, a nie grillka. No, ognicho. No, posiedzę wieczorem przy ognisku. Tak. Ale sztos! Fajnie, że znalazłam to miejsce. Mhm. No. W ogóle strasznie ciężko było je znaleźć. Pani też świeżo co tak naprawdę na Airbnb zaczęła to wynajmować. No, czuć nawet, że tu wszystko jest jeszcze takie nowe. No. Dobra, idziemy na dół. Idziemy teraz wam pokazać naszych współlokatorów. Jeden z nich jest mega sławny. Grał w popularnym filmie. Bardzo popularnym filmie. To był film... chyba w jednym roku najbardziej popularny. Tak mi się wydaje. Opowieści z Narni, tak? To tak. Się nazywa? Dzień dobry. Są to ci dwaj kumple. Na wjeździe już ich widzieliście. Nazywają się Faisal i Pikor. Faisal, czyli biały tutaj kolega. Już jest obyty z kamerą, tak? Dzień dobry panu. Jest bardzo nieufny. On ma 20 lat. I właśnie 15 lat temu zagrał swoją rolę w filmie. Jest teraz tutaj, obok nas. Drugi konik natomiast ma 4 latka. Jest nieco bardziej ufny, tak? Nieco bardziej ufny kolega, no. On nie lubi cię chyba, wiesz? No właśnie tak średnio, nie? Wybałem się, że mnie ugryzie. Nie, Paweł, nie może nie, tak. Nie, ja wiem, że nie mogę tak, a on mnie polizał. Przepraszam, kumplu, ja ci przywiozę jabłka, co? Pojedziemy teraz do sklepu i pani powiedziała, że możemy kupić jakieś obuszka i im dać. Pierwsze co, weszliśmy do sklepu, ona bierze jabłka. Dla koników. A ten z Narni to pewnie drogie chce, co? Jakieś fancy jabłka, jakieś jabłka premium. Co to jest? Kinder Kola. Napojnie gazowany smaku coli, zawiera cukier, substancję słodzącą. Koncentrat z jabłka. Cukier, barwnik, to jest chyba... Czyli to jest zdrowa kola? To jest kola słodzona stewią. A co jest stewia? To jest słodzik, ale ma też zwykły cukier, nie? Ale wydaje ale jest gazowane? Napój niegazowany. O smaku coli? Weźmy. Bierzemy? Weźmiemy za 2-3? No, pobawię 2. To są zakupy na jedną noc, tak? Mhm, takie malutkie, a jeszcze musimy jechać do Lidla. A ja myślałem, że zrobienie grilla będzie tańsze niż pójście do restauracji. Na jeść 5 osób, tak? Tak, bo przyjeżdża do nas jeszcze znajomy jeden. Jeszcze nam zostanie, na 100%. To fakt. Przyjechał już warszawski znajomy. Ja wam tylko pokażę, jakimi autami się w Warszawie wożą, zobaczcie. Jaka fura.
Nie, tak serio, kto dobiera złote felgi do niebieskiego auta? Widać, że wieść z Warszawy przyjechała. Jedzenie przyjechało! Stwierdziliśmy, że w ognisko nie będziemy się bawić, szkoda czasu, zrobimy sobie grillka. Dobra, w międzyczasie jak tam się robi grill, przetestujemy kolę minionków. Ale jedną, bo boję się, że będzie niedobra. Smakuje jak słodki sok. Landrynkę jakbyś jadła. Kolową taką, landrynkę. No, taką rozpuszczoną w wodzie. No nie jest to dobre jakieś. No mi nie smakuje też. Myślałam, że będzie coś lepszego. Ja tak samo. To smakuj. No to nie smakuje jak kola. No nie, jak landrynka nie? Taka no. Rozpuszczona. Moi drodzy, grill już prawie gotowy. Zobaczcie, jakie atrakcyjne mięso. Wina tej tacki ogółem, nie? To jest. Nie moja, tacki. No bo zobacz, jak ta tacka się tu popaliła. Jak baszka chyba jest surowa. Ale dobra, nie mówmy, bo nie było przykro. Ja to wszystko słyszę i widzę też. Nie wiem jak wy, ale ja jedząc takie kiełbaski czuję tą tackę. Jakby ona się przykleiła do tego i się zjarała do tych kiełbasek. Ja czuję dużo przypraw. Ja czuję spaleniznę. No, jest dobre, no. W międzyczasie jak my jedliśmy, była pani właścicielka. Ojca poszła zapytać się, jak dawać im te jabłka, ile można im dawać tych jabłek i tak dalej. I pani powiedziała, że możemy im dawać takie normalne, po prostu w całości jabłka, że oni sobie poradzą i że możemy dawać bez limitu. W sensie, no wiadomo, żeby nie dawać 10 kilo teraz, no ale... Po te trzy jabłka możemy im się oddać. Czekaj, ale one siano jedzą teraz. Myślisz, jabłko jest lepsze niż siano. No to fakt. Cześć mordo, patrz, mam jabłko. Chcesz? Mam pyszne jabłuszko. O Jezus! Jak ugryz? Ja się boję. Boję się. Ale jak on się wgryza? Mordo, ja się boję. Tego się boję dać. Ja też. Przestraszyłam się. Spoko, spoko. A tamten też jadł w tle. Jak on łapczywie! Dobre, co, Myczku? No, dobre, dobre. On mnie nie lubi ewidentnie. No zobacz, on chce... Jezus Maria. Taki obśliniony. Mhm. Bo wiesz, jabłko puszcza dużo soku, nie? A on no, je cały naraz. Czyste, no. Wypluwasz to, co najlepsze. Może pestki chociaż mu usunę. No weź, no nic mu się nie stanie. No ale... No nie wiem, ja bym nie chciałaś pestek. Fajnie by było dać na no. Pół im. Trzeba dać tak, żeby on ugryzł tak, to jabłko. No to poczekaj. On ugryzie. Ups. To sobie zjadł całe. No, nie wyszło. No ale przynajmniej najedzeni są. Tak, są szczęśliwi na pewno. Jest trudne. Ty właśnie, ja tak robię im prrr, a to nie jest, że one mają uciec? W sensie nie mówi się takim, jak nie wolno czegoś? Odpowiedział mi. Nie wiem, wiem, że tak zawsze się robi prr do konia, ale to chyba jest, żeby zwolnił. No właśnie, też mi się wydaje. Jakie, pamiętam... Wio się mówi, żeby jechał szybciej. Tak. Wio! No wszystko. Wio! Pa, zaczął chodzić. Nagrywamy odcinek od domku na drzewie, a w nim w ogóle nie jesteśmy. Byliśmy albo na dworze, albo przy koniach. No, jest tak przyjemnie na dworzu, że aż szkoda się jeść w domku. No. Ale jednak teraz stwierdzam, że w domku jest przyjemnie. Jestem ciekaw, jak będą wyglądać te szyby. Jak będzie ciemno i będzie miała zapalone to światło, to na tej szybie pewnie będzie mnóstwo robactwa. No. Będzie taka ściana romali. Zaraz zobaczymy na Bartku. Bo my siedzimy w środku ze światłem, a Bartek siedzi biedny na zewnątrz. Mi było szkoda tak trochę, on tak sam tam... Ale nas widzi. Widzi nas, to fakt. W każdym razie będziemy sobie grać w planszówki. Pograliśmy sobie trochę w planszówki i postanowiliśmy, że wyjdziemy na dwór. Zobaczmy, jak to wygląda nocą. Idziemy na spacer do lasu? Może lepiej nie, co? Ty, ale tu jest ogólnie w miarę jasno. Ładnie to jest. Ładnie. I tak klimatycznie. Bardzo klimatycznie. Ja tutaj idąc, tak abstrahując, idę i widzę tutaj takie oświadczyny, takie... Widzę tutaj kwiatki, te lampki. To tak over camera, nie? Over camera, over camera. Bartek, proszę mi się oświadczyć jeszcze raz, tutaj. Po dwóch latach oświadczeni się już przedawniają. Też tak myślę, generalnie. Ale tak jest na Kaszubach? Chyba tak jest. Tak. Nie, musisz... Ja jestem Kaszubką. Jak byłam mała, to byłam w zespole kaszubskim, więc... Ale ogólnie jesteśmy z Kaszub, tak? Więc Paweł, aha, jeszcze rok i musisz kupić drugi pierścionek, albo wziąć ślub. Też tak myślę. Chodźmy dalej, co? Zobaczcie, jakie to jest niesprawiedliwe. Do tego droższego domku, większego, jest oświetlenie ładne. Ale tu też pani. A do tego małego? Tam to też jest. Tam też jest, tylko nie mają włączonego. A, okej, to wybaczam. O! I teraz to wygląda. Chyba tutaj być. Ja w sensie, też. Gdybyśmy byli tylko we dwójkę. Tak jak byliśmy 24 godziny w lesie, mimo że dalej w tym lesie jesteśmy, to jest kompletnie inny klimat. Ty, no tak jest, no. To jest tak romantycznie. No mówiłam, siedłem kochanie, z Szymonem patrz. I tu... Tak. On szedł z Szymonem i czuł vibe, nie z tobą. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda, jak jest oświetlone nocą.
Niesamowicie to wszystko wygląda, jestem zafascynowany. Tak jak podejrzewałem, patrzcie jak ta szyba wygląda. Te wszystkie kropki to są robaki. Tu nawet jakiś taki wielki kumpel się zebrał. Jest tego cała masa. I swoją drogą jest tu też mega ciepło. Mimo, że mamy jakieś 13 stopni na dworze, to tu w domku chyba jest 25. I czuję się jak na wakacjach z dzieciaka. Ja też jak byłam na wakacjach, jak byłam dzieckiem, to jeździliśmy na Mechelinki do tego domku takiego drewnianego. No, okay. Nie był on taki luksusowy, ale był drewniany. I właśnie mi się takie drewniane domki tylko z tym kojarzą. Okay. Takie fajne wspomnienie. Miejsce jest niesamowite. I ta sypialnia, ja nie mogę się doczekać tego okna rano, jak to będzie pięknie wyglądać. Gdzie będzie wschód słońca? To jest dobre pytanie. Ja może będzie tu. Ja wstaję o 4:30. Wstajemy o 4:30? No. Dobra, budźmy. Dawaj. I po prostu jutro pójdziemy szybciej spać w domu. Jutro też dostaniemy ciekawe śniadanie, także oglądajcie dalej. Może też zrobimy jakiś challenge z basenem, jak będzie cieplutko. Zobaczymy. Jutro ma być ciepło, 30 Tak jest. Stopni. Także widzimy się jutro o 4:30. Dobranoc. Dzień dobry, mamy 4:30, mają głos. Popełniłem jeden błąd, zostawiłem odpalony wiatrak, który wiał na mnie i nie byłem pod kołdrą i się źle czuję trochę. Ślicznie to wygląda, aczkolwiek tu wschodu nie ma. Wschód jest tu, bo sprawdzam na kompasie. Byłoby tam gdzieś między drzewkami go widać, ale z kolei jest tak pochmurnie, że tego wschodu raczej nie zobaczymy. Nie warto było wstawać o 4:00. No już spać nie idziemy, nie? Ja bym sobie i tak poszedł pochillować i tak dalej. No, to prawda. Szkoda mu gadać. No, liczyłem na to, że spotkamy jakieś sarenki, jakieś dziki. Wydaje mi się, że mogło coś być, jak na przykład spaliśmy, nie? Chociaż wstaliśmy o 4:00, nic nie było, ale wiesz, no... No pewnie tak, no. W nocy coś było. Siedzieliśmy sobie wszyscy razem, to było słuchać jakieś różne odgłosy, nie? Tak, możliwe, zwierzaczki chodzące dookoła. Ale takie 3 dni to jest maksimum. Nie więcej, się... człowiek by się zanudził. No, my byśmy się zanudzili. No tak. Bo są osoby, które lubią tak odpoczywać. Tak wiesz, biorą sobie książkę i coś siedzą i chillują po prostu. My tacy nie jesteśmy. My po 2 dniach byśmy już siedzieli w Warszawie. Pewnie tak by było. Śpiochy wstały. Dzień dobry. I dostaliśmy śniadanie. Wow. Ale to jest dużo rzeczy. Chciałem powiedzieć, że to jest mega ciężkie. I mamy ciepłe pieczywko, ale tego jest dużo. No, to jest jakiś hummus. Bekonik, tak, bodajże. Miodzik. Są serki jakieś. Masełko. Kto to przeje? Borówki. O, awokado. O, pomidor. Mozzarella, o człowieku. O, i są jajeczka. Co to? Kto to zje wszystko? My byśmy wszyscy się tym jednym koszykiem najedli. Wszystko po prostu tutaj. Weźmiemy te kosze, odstawimy trochę dalej. I to, co zostanie, bierzemy do domu. No tak, jak karma. A to mydełko wziąłeś takie malutkie? To oczywiście, zakosiłem, jest w walizce już. Ale pyszne. To smakuje jak kubuś. Tak, albo jak danonek. Nie, jak kubuś bananowy. My jesteśmy największymi fankami kubusia. Ale dobre, elbeski to smakuje kubuś. To jest znany kubuś. Nie, czuć mango. Ale kubuś jest inny kolor ma. Ogólnie całe śniadanie jest luks. Zimna ta woda. Ale trzeba chyba jakoś ten basen wykorzystać, co? No tak po prostu, co wskoczyć, to bez sensu. Jakby jakieś pieniążki były do wygrania, albo kara do zrobienia. To byś wskoczył? No tak. Zrobimy tak. Źle odpowiesz, wpadasz do basenu. A jak dobrze? No to nie wpadasz. Co za motywacja. My wymyślimy dziewczynom pytanie, a dziewczyny wymyślą nam. Zrobimy po jednej rundzie. Pytanie jest następujące. Ja pierdolę, stresuję się. Jaka jest najdłuższa rzeka w Europie? Pytanie z podstawówki. W Europie. W Europie. Ja nie mam pojęcia. Nie będę wiedziała, nie. Mała podpowiedź. Nazwa tej rzeki jest podobna do pewnego arabskiego miasta. Bardzo dużego. Ej, ja wiem. Ekskluzywne miasto. Ale my to możemy razem rozwiązać, czy nie? No, jak chcecie. Razem robimy? No dobra. Ekskluzywne miasto to jest Dubaj. No dobra, no Dubaj. I rzeka podobna jest nazwy. A nie ma nazwy rzeki Dunaj? Dunaj? No 100% nam są wskazówki, jakoś dają. Dobra. 3, 4. Dunaj? Tak. Tak? Tak. Serio? Tak? Co robiście? Za dużo im chyba powiedziałem, co? Dałeś tak dupy, że to jest poezja. No trudno, dobra, dawaj. To może damy to łatwiejsze, czy nie? Że? Dobra, dawaj. Dawaj, no. To będzie związane z angielskim. Jak się mówi tarczyca po angielsku? Ale mogę dać odpowiedź. Ja, no dawaj. Z... Wiktorii się kojarzy z robotem. Bibop. Roboczyca. A jakie było drugie pytanie? Z ciekawości. Jak jest wątroba po angielsku? Dobra, wskakujemy, no i tyle. Przechylamy się, tak? A jakie jest wątroba? Liver. Nie przechylaj się, bo tu masz tego. Czyli nie mam się przechylać? Nie, lepiej wskoczyć. Czyli wskoczyć mam. Tak. Dobra. No. A jak było? Thyroid. Thyroid. Ja bym nie powiedział, dobra, wskakujemy. Ja pierdzielę. 3, 4,
jest zimne, ale jest ciepło jak wyjdziesz. Dzień dobry, Olcia, cześć, cześć. Dobra widzowie, to by było na tyle. Subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli chcecie więcej luźnych vlogów tego typu. Mam nadzieję, że domek wam się podobał. Co prawda na tym domku za dużo nie byliśmy, tylko noc w sumie. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, pa pa. Cześć, cześć.